Okay. Teraz tak, ja jestem trenerem i konsultantem w firmie Butega IT Minds. Koniec końców jestem też Java developerem, ale wiecie, nikt nie jest doskonały. Żeby wytłumaczyć wam, czym tak naprawdę zajmuje się konsultant z Butegi, to posłużę się tutaj płaszczyzną taką dwuwymiarową, systemy rozproszone i systemy modularne. Mogliście to pamiętać, możecie to pamiętać jak gdyby z wcześniejszej prezentacji Łukasz Szydło. On również pokazywał podobną płaszczyznę. Z tym każdy pewnie się spotkał, wie, że to brzydko pachnie i nie chciałby tam być, ale no niestety wielu z was pewnie tam bywało. O tym każdy słyszał na konferencji, o tym marzy, chciałby tam być zdecydowanie. Tak, no i teraz co się dzieje, jeśli senior wychowany i ukształtowany w tej ćwiartce świata pragnie dostać się do tamtej ćwiartki świata? Może niestety wylądować w distributed monolicie, albo bardziej obrazowo kupa w mikser czy w wiatrak. Tak, czyli super, mamy setkę mikroserwisów na Kubernetesku aż sobie furczą, przy czym musimy to synchronicznie skoordynowany release zrobić, żeby wystartowało na produkcji prawidłowo. Tak, albo jeszcze najlepsze asy we właściwej kolejności, ktoś ma skrypcik taki, po prostu wie jak to przełączać, żeby to w końcu zadziałało i się wszystko skaszowało tak jak trzeba. Tak, albo temporal coupling, czyli no niestety jeżeli jeden z mikroserwisów jest na ziemi, to nie działa nic, więc to są takie sytuacje. Ok, no i jeszcze ostatnia ćwiartka, żeby po prostu ją nazwać, modularny monolit. I teraz czym się zajmuje konsultant? Jeżeli trafiam w to miejsce, staram się przerefaktoryzować po prostu ten kod z zespołem albo bez, bo czasem to jest tak, masz pendrive, nie ma zespołu, bo wszyscy, którzy tam byli, już nie istnieją. Taki dezintegrator deweloperski. Druga opcja, jak już tam jesteśmy, to idziemy w mikroserwisy, tak? Czyli jak już mamy zmodularyzowany system, już jest fajnie, każdy się cieszy, to już jest fajny system. Trzeba tylko powalczyć z rozproszonością, z systemami rozproszonymi i już, tak? Proste. Jeszcze inna sytuacja typowa, to jesteśmy tutaj, gdzie miało być pięknie, ale wyszło jak zwykle i weź coś pomóż. Więc mniej więcej na tym polega praca konsultanta. Okej. Na tej sesji będziemy refaktoryzować live, więc będzie trochę nieprzyjemnie, tak? Będzie kod. Tu już nie będzie takich fajnych idei, konceptów, myśli, które kształtują wasze dalsze postępowania. Tu się po prostu nauczycie, jak to zrobić. Więc też proszę o wyrozumiałość, tak? Po pierwsze, no kod będzie w Javie. Jak już mówiłem, nikt nie jest doskonały. Chociaż znowu pewnie tak, Java, refactoring, to powiem się big ball of mud, to jak gdyby w tych rejonach, więc jest spójnie przynajmniej. Będzie dosyć szybko, może wam coś umknąć, no wiecie, no praca z kodem live jest to po prostu trudne w odbiorze, ale każdy z kroków, który zobaczycie, uwierzcie mi, jest aplikowalny w systemach waszych również, chociaż wasze na pewno są super, ale może u waszego przyjaciela. Jesteście bystrzy, więc na pewno będziecie umieli przełożyć sobie, jak ten krok jesteście w stanie wykorzystać w swoim systemie. On będzie trochę inny, będzie trzeba ciutkę inaczej zrobić ten krok, ale na pewno to sobie przełożycie. Zaufajcie mi. Dobra. W każdym razie będziemy się bawić na tej strzałeczce, tak? Będziemy oglądali system Big Ball of Mud i próbowali przejść do modularnego monolitu, żeby wyciąć moduł, a przy okazji wyrefaktoryzować sobie fajny kodzik taki w kierunku domain-driven design taktycznego. Spróbujmy. Dobra. Jeśli chodzi o kodzik, tak, no to jest jakiś tam przykład, nie? Nie będziemy tego wnikliwie czytać, nie trzeba tego czytać. Ważne, że są komentarze, nawet z ASCII artem i ogólnie jest super. Tak, jedni z was teraz sobie myślą, Boże, ale gówno gościu pokazuje, masakra. Inni sobie myślą, Boże, jak ja bym chciał mieć taki kod. Tak? Więc jak gdyby różnie można to odbierać. W każdym razie wejdźmy gdziekolwiek.
dobrą techniką refaktoryzacji jest zaczynanie od najgorszego miejsca. Nie tam, gdzie jest najłatwiej, bo tam nic się nie nauczycie i nic nie udowodnicie, tylko tam, gdzie jest najtrudniej. Wejdźmy tutaj do jakiegoś static util helper super finder. Jest trochę ifów, jest trochę pętli, continue. Ciąg if else'ów, throw, to do'sy, not implemented exception, to jak gdyby do języka dziedzinowego aż przeniknęła ta nasza cecha dostarczania. Ogólnie fajnie. Dobra. Co próbujemy osiągnąć, jeśli chcemy zmodularyzować nasz system? Chcemy wprowadzić kontekstowy model dziedzinowy, tak? Czyli coś takiego, co może na DDD ktoś tam słyszał, kontekstowy, dziedzinowy model. O to chodzi. Bardzo proste. Musimy ocenić, czyje struktury są, z których korzystamy, czy to są nasze struktury danych, czy cudze struktury danych. Tutaj mamy kilka struktur danych, jakąś listę ENCI, parę prostych czegoś tam, tak, wartości. Tutaj budujemy sobie jakąś encję, dodajemy znowu do listy ENCI. Może wyglądać różnie w każdym kawałku softu, ale widać, że pracujemy tu na encjach i transport obiektach, a oprócz tego ogarniamy trochę trudnych ifów. Każdy system klasy Enterprise. OK. Teraz tak, zwracamy shortage entity, mamy metodę shortages, find shortages, jesteśmy w klasie shortage finder, to powiedzmy, że shortage entity to akurat jest nasza encja, a wszystkie inne to są cudze encje z innego modułu. Z innego modułu. Chcemy się od nich odciąć, żeby system był modularny. Na tym polega trik. OK. Tutaj mamy encje, listę encji production. Co tutaj się dzieje? Nieważne właśnie. To jest najfajniejsze, że nie trzeba czytać tego kodu ani rozumieć, co on robi. Można po prostu aplikować pewne wzorce. Tak jak ja dostaję soft, który ma 100 tysięcy linii kodu, nie, milion linii kodu, a 100 tysięcy w jednym pliku, to wiecie, że nie warto tego czytać, co nie? Więc jak gdyby jedźmy po prostu. Wprowadzam sobie jakiś byt, mój, kontekstowy, dla mojego modułu. Tak, do tej pory to była lista production entity, a ten byt teraz będzie mi się nazywał productions. Wszystko jedno, może się nazywać bla, bla, bla. Tak, ważne, żeby użyć tej samej zmiennej, outputs było, żebym nie pomylił się, ciach. Dobra, teraz to mi wygląda na przepakowanie tej listy ENCI na coś wygodniejszego, czyli mapy ENCI, nieważne, taka jakaś inicjalizacja. Co tutaj z tymi ENCIami się dzieje tak naprawdę? No są przewalane z miejsca na miejsce, spoko. Tak naprawdę jedyne, co potrzebuję, żeby pozbyć się tego kawałka kodu i zamknąć go w abstrakcję productions, potrzebuję przekazać tam tą listę ENCI i teraz mogę sobie to wyciąć, tak? Tworzę klasę, to już nie będzie klasa w toolsach, nie będzie klasa w serwisach, to nie będzie klasa ENCI, to nie będzie klasa DAO, tak? Czym jest ta klasa? To jest mój model dziedzinowy, tak? Ale nie będę sobie tworzył pakietu domain czy model czy coś takiego, tylko sobie stworzę już moduł, zalążek modułu. To jest moduł związany z przewidywaniem shortage, nieważne. Shortage prediction, niech będzie. Nazwy się łatwo renamuje, pamiętajcie o tym. Nie ma co się zbytnio skupiać nad takimi rzeczami. Gdzieś tutaj popełniłem jakąś literówkę, może w drugą stronę. OK. Dobra. Tutaj jeszcze ta jedna rzecz była inicjalizowana, to też wyrzucę. Dobra. Naprawmy, wiecie, musi się kompilować koniec końców, więc jest to zawsze dobry moment, żeby o to zadbać. OK. Pozbyłem się kawałka kodu, już jest troszkę prościej. Co się dzieje dalej? No dalej mi się nie kompiluje, już bym chętnie poszedł na proda, no ale wiecie, błędy kompilacji jak gdyby, wiele rzeczy na produkcji przechodzi, ale akurat błędy kompilacji nie. Spróbujmy coś z tym zrobić. Tutaj znowu wypływa z mojej abstrakcji, tak, z mojego obiektu, który sobie wprowadziłem, znowu ta surowa encja i to cudza, nie chcę jej tu mieć.
pozbądźmy się tego, jak się można tego pozbyć. Patrzę, po co mi jest ta encja, czemu ktoś w ogóle jej użył, tak, bo chciał z niej wyjąć output i dodać do levelu. Okej, okay. Spróbujmy to zrobić bardziej bezpośrednio. Może z outputsów wyjmę sobie output i dodam do levelu. W tej chwili ta część już mi nie jest potrzebna. Wprowadzę sobie takie zachowanie do mojej abstrakcji. Coś tam chyba musiało być podane, ale to nam się zaraz zaświeci. Brakuje nam jeszcze dnia, więc dodam sobie tutaj extract parameter. Mógłby zadziałać, ale nie zadziała. OK. No i tutaj widać, że na samym początku mieszały mi się dwa typy logiki. Jedna logika to było to, że muszę wydłubać z encji, czy ze struktury tych encji jakąś informację, a druga, że musiałem to uwzględnić. OK, to tutaj wydłubujmy, po to jest ta abstrakcja, a uwzględniajmy na zewnątrz. Zero chyba zadziałało. Jeśli ma szansę zadziałać, to po co testować? Spróbujmy, zobaczmy. OK. Gdzieś jeszcze może, gdzieś jeszcze. W zasadzie popatrzcie, tutaj mam powtarzającą się sytuację. Tak, możemy zastosować dokładnie ten sam trik. Tutaj z tymi demandami, sorry, z tymi outputami. OK, znowu widzę, że wyciągam z outputsów encję, wydłubuję z niej coś i dodaję w to miejsce. Tu od razu widać, że to zero było całkiem dobrze, dobre. Tak, ma szansę zadziałać. Tak, jeśli jest tam encja, to wydłub output, jeśli nie, to nie wydłub. OK? Coś jeszcze? Jeszcze coś tutaj jest. Tak, po prostu, żeby się kompilowało. Nie ma to żadnego jakiegoś tam nadzwyczajnego sensu. Sorry, to miało być z outputów. Tak, po prostu, żeby się skompilowało. Zamknąłem sobie w moim bycie pewną strukturę danych obcą, dzięki czemu mój główny kod, który wykonuje biznes, jest troszkę prostszy, jeszcze nie jest niezależny od tej encji, bo nadal się tu pałęta, ale od tego miejsca już jest niezależny od tej encji, już jest dużo prościej. Zróbmy sobie jeszcze raz to samo dla przećwiczenia, żebyście zapamiętali, jakie to jest proste. Tak? Mamy następną strukturę danych, która jest związana z encjami. Wprowadzamy sobie jakąś abstrakcję, jakąś reprezentację. Tak, trzeba to zainicjalizować znowu na tym samym, tak, po prostu na tym, na czym to było inicjalizowane do tej pory. Teraz możemy wyrzucić ten kawałek kodu. Tworzymy abstrakcję, to już jest abstrakcja w naszym kontekście. Tak, gdzieś mi to zniknęły te pakiety. Dobra, jakaś tam literówka. OK, mamy to. Mamy to, mamy inicjalizację struktur w naszej abstrakcji. OK, jakiś stan się przyda. Znowu mamy ten sam problem, tylko tu już jest trochę trudniej. Co nie? Tamten był, to był bardzo prosty przykład. Tam wystarczało zwrócić longa, można było zaproponować null object pattern, czyli coś, żeby pozbyć się tego if null, można było wprowadzić wartość, która nie jest nulem, a interpretujemy ją w kodzie jako takie coś, że no, jest dobrą reprezentacją pod nula. Tutaj już jest troszkę trudniej. Wyciągamy encję demandów, z której wyciągamy kilka różnych rzeczy. To już nie jest to samo, kilka różnych rzeczy wyciągamy z tej encji i dodatkowo nie robimy tego bezpośrednio tutaj jednym getterem, tylko robimy dużo trudniejsze rzeczy. Tak, jakiś tam kolejny static util helper wyciąga z tej encji, tak, ifuje
tu jakieś coś jeszcze wyrafinowane, biznesowe kalkulacje, tak? To już nie jest takie proste. Zasady jakie są? Chcę refaktoryzować tylko tą klasę, nie chcę zmieniać żadnej innej, bo inaczej się pogubię, nie będę w stanie wrzucić tego na produkcję, nie zaufam tym zmianom, nie będę w stanie wytestować tego, czy nie popsułem i tak dalej, więc tam nie zaglądam, nie chcę nawet myśleć, co tam jest. Jak to zrobić? To samo. Wprowadzam jakąś swoją abstrakcję. Tak, niech to będzie taki mały, nieważne co to znaczy, ci, którzy nie są żawowcami, się nie domyślą, więc nawet nie próbujcie. Tak, ze swojej abstrakcji wyciągam mniejszą abstrakcję po to, żeby móc programować troszkę bardziej obiektowo. Ok, jak to jest troszkę bardziej obiektowo? Już wam demonstruję. Tak jest to zapis proceduralny, procedura z katalogu util, nazwa procedury, get delivery schema, wyjmij ze struktury demand entity, tak to się czytało wcześniej. W tej chwili chciałbym zrobić coś takiego, demandzie, wyczaruj mi delivery schema, nie? Proszę mój obiekt, niech mi da pewne informacje, a że trudno jest je wyjąć ze środka, bo jest to tak złożone jak wywołanie jakiegoś tam statycznego utila i tak dalej. Okej, okay, on już będzie to wiedział, tak? Tą złożoność chcę sobie gdzieś tutaj ukryć. Zobaczmy jeszcze raz, tak? Nie util ze struktury wyjmij, tylko mój obiekcie, daj mi to, co w sobie ukrywasz, ja chcę jakąś mądrość z ciebie wyciągnąć, ok? Spróbujmy zarysować to API, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jakieś drobiazgi. Ok, już się kompiluje, prawie mogę iść na proda, tam się jeszcze nie kompiluje, więc jeszcze to trzeba naprawić. Co się stało w tej chwili z perspektywy tej metody? Dalej nie wygląda pięknie, dalej są tutaj jeszcze if else, dalej jest dużo różnych strasznych rzeczy, ale od tego miejsca już nie używam tych encji zewnętrznych. Ok? Co mogę z tym zrobić? Bo dalej mam jedną klasę, która używa encji zewnętrznych, wewnętrznie od pewnego miejsca nie używa. Mogę to rozbić na dwie różne klasy. Spróbujmy. Extract method object, bardzo fajny refactor, powinniście znać. Jak to nazwać? Na razie find shortages, nie mam żadnego lepszego pomysłu. Wyjmę sobie to, patrzcie jak się uprościło znacząco. Tak, nasz obiekt finder, który wprowadziliśmy. Jeszcze tutaj sobie przypiszmy, co tam było, co on zwracał. On zwracał wyszukane shortage, bo nazywała się metoda find shortages, więc niech to sobie tak się nazywa. Invoke to też nie jest dobra nazwa metody, niech się nazywa find shortages, czyli zerżnęłem nazwę metody z samej góry. Ok? Mam już jakieś pomocnicze abstrakcje. Mam jakąś nową abstrakcję, taką dziwną, sztuczną, po prostu to są zachowania, które tam się działy. Po prostu to wykonuję i zwracam. Ok, bardzo proste. Co się stało tutaj? Mam klasę, pewną abstrakcję, ona jest taka, może się wydawać sztuczna, to nie jest jakaś tabelka 1:1, co nie? To jest coś innego. W każdym razie ma zachowania sensowne. Takie zachowania, które nie zależą od cudzych struktur. Korowe zachowania, które były istotne w moim module, już są napisane niezależnie od cudzych struktur. Wyjmijmy to sobie na zewnątrz, bo to tak nieładnie, jak jest klasa w klasie, pewnie nikt nie lubi. Pakiet shortage prediction, no bo w końcu tym się to zajmuje. Mamy. To jest dalej ta sama klasa, od której zaczęliśmy, tylko że teraz ma kilka linijek. Dalej bym ciągnął nasz refaktor, to nie jest jeszcze wszystko.
to bym chciał wyjąć. Czym jest te kilka linijek? To jest tak naprawdę konstruowanie ze struktur cudzych mojego modelu dziedzinowego, który ma zachowania. Konstruowanie mojego obiektu dziedzinowego. Znowu to samo, żeby się utrwaliło, refactor this, extract method object. Nie extract method, tylko method object, to jest co innego. Finder repository, nazwijmy sobie coś. Czyli coś, co wydobywa mi obiekt dziedzinowy i po prostu go zwraca. Tak, tutaj jest moje repozytorium, jest skonstruowane, no z tego, co przyszło z góry, no bo nie chcę zmieniać API. Sama metoda, która zwraca mi obiekt z repozytorium, na ogół się nazywa po prostu get albo find. Tutaj powinno być jakieś ID, dla jakich, tak, mój obiekt dziedzinowy jest stanowy, więc ma jakiś podzbiór informacji z bazy, na pewno nie całą bazę, więc powinienem wskazać, o który podzbiór mi chodzi. Nie mam tego w tej chwili, na razie muszę tak to oszukać, to jest tylko jak gdyby chwilowa niedoskonałość, tak, to nie jest docelowy kod. Ok, tutaj mam jakąś namiastkę repozytorium, gdzie zarysowało się API, wiadomo, co ma zwrócić. Tu jest instrukcja, jak to skonstruować, mniej więcej. Wyjmijmy to na zewnątrz, żeby znowu nie była tutaj klasy w klasie. Znowu pakiet prediction. Mamy to. Ok. Ci z was, którzy znają domain-driven design, widzieli jakieś prezentacje albo widzieli kod, który jest zrobiony na tą mantrę, wiedzą, że takie sekwencje wyjmij z repozytorium obiekt dziedzinowy, wykonaj mi czynność na obiekcie dziedzinowym, one najczęściej lądują albo w command handlerze, albo w application serwisie. Zróbmy to na razie jako serwis aplikacyjny. Znowu, żeby się utrwaliło, refactor this, method object, shortage prediction service. Tak, to jest serwis aplikacyjny, który pokazuje mniej więcej, jak się zachowuje moja aplikacja. Ciągam na upper level. Dobra. Co tu się wydarzyło w tej chwili? Co tu się wydarzyło? Może jeszcze raz rozbijmy to sobie w taki sposób. Service. Tutaj konstruujemy serwis, konstruujemy wcześniej jeszcze repozytorium, czyli dla Javowców, tak, to jest taka część Springa. Tutaj jest tak naprawdę wykonanie danego serwisu, tu powinna też być jakaś sensowna nazwa, również ze wskazaniem dla jakiego ID, czy co w ogóle chcemy wyliczyć i tak dalej. I tym podobne. Ta część, która tutaj jest, czyli niezmienione jak do tej pory API, tak? Jak gdyby nie zmieniłem sygnatury tej metody, jest dokładnie taka sama, jaka była. Ona tłumaczy, co mam zrobić na mój nowy model dziedzinowy przy wykorzystaniu serwisu aplikacyjnego, jakiegoś tam namiastki repozytorium, wstępnej wersji repozytorium, tak? Pod spodem obiektów dziedzinowych z mojego nowego modułu. Takie rzeczy, mówimy na nie anti-corruption layer, czyli coś, co dalej pozwala funkcjonować ze starym systemem, ale już wykorzystuje nowy model i dodatkowo, jeżeli nowy model potrzebuje jakiejś informacji, na przykład wyjąć z repozytorium jakieś tam informacje, to ta warstwa antykorupcyjna po prostu dba o to, żeby model miał skąd to wyjąć i to dalej działało. Ok, czyli widać, że znacząco się uprościło to. Kod jest gdzie indziej, tu nie ma żadnej logiki, tu jest tylko pogodzenie legacy z naszym nowym modelem. Z kolei jak wygląda nowy model? Tak, dwulinijkowy serwis ze wstrzykiwaniem przez konstruktory, żeby było łatwo. Obiekt dziedzinowy, który robi robotę tak naprawdę. Ok, jeszcze nie jest piękny, to bym jeszcze wyjął, ogarnął.
tak, kalkulacja jakaś tam, już wygląda lepiej. Tak, gdyby tak wyglądał ten obiekt, to już bym był zadowolony. No może jeszcze tutaj nie babrałbym się w tych encjach, w tych strukturach danych, ale to są moje encje, to jest encja lokalna z danego modułu, więc to nie jest takie złe. Okay? Nie ma tutaj zależności do cudzych struktur danych, przez co moja logika dziedzinowa znacznie się uprościła. Tutaj jest napisane tylko i wyłącznie, jak się robi biznes, który ma robić ten kawałek kodu. Nie ma tutaj informacji, jak wyciągnąć z cudzych struktur informacje, które są mi potrzebne do zrobienia tego biznesu. To jest jak gdyby podzielone na inne klasy. Informacja, jak wydobyć, tak, schowała się gdzieś tam w tych production i demand. Naprawmy je sobie jeszcze, bo to się jeszcze nie kompiluje. I jeszcze dodatkowa rzecz, jaką zrobimy, to jest już od razu implementacja repozytorium. Normalnie powinienem mieć prawdopodobnie interfejs w pierwszej kolejności, więc zrobię sobie extract interface. Tak, chcemy to the get. I ta klasa, jak gdyby interfejs niech się nazywa finder repository, ale ta klasa, niech ta klasa się nazywa ACL repository. Tak, ona tylko ma jak gdyby zrobić to zgodnie z systemem legacy. W tej chwili mam już w moim modelu dziedzinowym, w moim zalążku modułu dostęp do informacji. Tak, te informacje są w formie już wygodnego obiektu dziedzinowego, który coś tam sobie kalkuluje. Mam wygodny obiekt, ładny, już niezależny od cudzych struktur. Tak, został tylko ten ACL. Tak, no gdzieś on musi być. Dodam sobie jakiś tam pakiet, czy w innych językach namespace. ACL. Tam może przeniosę to repozytorium, tą konkretną implementację repozytorium. No i ten oryginalny shortage finder, który teraz został tylko taką wydmuszką, tutaj nie ma nic, ani skąd wziąć dane, ani jak to się liczy, to jest tylko anti-corruption layer. Warstwa antykorupcyjna, czyli coś, co ma nie dopuścić do skorumpowania mojego nowego modelu, ale ma go umożliwić, ma umożliwić jego działanie. OK? Dobra, tu jeszcze coś mi się nie kompiluje, bo oszukałem, ale spoko. Dobrze. Co mnie gryzie? Gryzie mnie to, że co prawda moja główna klasa jest już niezależna od obcych wpływów, ale te klasy pomocnicze dalej są zależne od obcych wpływów. Tutaj to lepiej widać, bo się przynajmniej kompiluje. Tak, mam dalej te encje, cudze encje mam w tym miejscu. Tak samo tutaj. Skoro to ma być część mojego modułu, to tych encji tu nie może być, tych obcych struktur nie może tutaj być. Pozbądźmy się tego. W tej chwili ta klasa to jest implementacja wzorca adapter, czyli adaptuje cudzą strukturę na mój fajny interfejs, tak? W domain-driven design są na przykład value objecty, tak? Czyli reprezentacja pewnej informacji, na przykład z zachowaniami, co bym chciał robić z tą informacją, po co mi ona jest. Mogę przerobić sobie ten adapter na value object. To jest bardzo proste. Zamiast przechowywać w mapie demand entity, będę po prostu przechowywał moje obiekty dziedzinowe. Zamiast wkładać do mapy te demand entity, no muszę tutaj skonstruować ten obiekt. Jak go skonstruować? Co on potrzebuje? On musi wiedzieć coś tam o... Tak, o schemacie, cokolwiek to znaczy. I musi wiedzieć coś tam o levelu, cokolwiek to znaczy. Tak naprawdę, uwierzcie mi, nie trzeba rozumieć całego tego kodu, żeby go szybko, sprawnie refaktoryzować i jeszcze potem zadbać o to, że nie zostały popełnione żadne bugi. To też jest do zrobienia. Dobra, coś tu poszło nie tak. OK. No i jeszcze przydałby się konstruktor. Mamy konstruktor. No dobra, no tutaj jak gdyby trzeba to przekazać, tak? Tutaj na początku sobie skopiowałem, skąd te rzeczy się biorą. Czekały sobie tutaj. Mamy to.
No i one się biorą, tutaj akurat jest jakaś różnica w nazwach. OK. Tak, czyli już się kompiluje, już niektórzy by według swoich standardów poszli na produkcję. Tak, oczywiście null pointer. OK. Dobra, to jeszcze nie jest value object. Ten konstruktor jest brzydki. Tak, no tutaj dalej jest zależny od cudzych struktur, co mi się nie podoba. Jak się tego pozbyć? No łatwo, no wystarczy wyjąć jak gdyby tą część inicjalizacyjną na zewnątrz. Ja może, żeby było troszkę bardziej elegancko, to po prostu zamienię sobie tą pętlę na strumieniowe przetwarzanie kolekcji. Będzie od razu zgrabniej. Tak, to są jakieś tam sekrety Java, więc nie przejmujcie się, jeżeli uważacie, że to jest bez sensu. W końcu to Java. Tak, po prostu mam podać dwie lambdy, jak to się wydłubuje z jednego miejsca i z drugiego miejsca. Tak, lambda bazuje na tym, co jest w kolekcji. Tyle, nie powinno być tutaj żadnej filozofii. Tak, to jest dokładnie to samo. No, z tą różnicą, że... O, teraz to już jest dokładnie to samo. OK. Dobra, teraz sobie mogę, że tak powiem, całą tą inicjalizację wyciągnąć jako parametry na zewnątrz, tak? Extract parameter, demands per day i już tego tutaj nie ma, tak? Mam swój fajny obiekt dziedzinowy, bardzo prosty, proste zachowania, tak? Jest niezależny od technologii, bardzo ładnie współpracuje z tym obiektem, ponieważ jego zachowania zostały docięte do tego, co tu jest wygodnie i tak dalej. Sama ta transformacja informacji wylądowała niestety w naszym repozytorium i to jest brzydkie, tak? To też trzeba naprawić. Jak to naprawić? Przenieść do metody, tak? Tutaj jest metoda, która pokazuje, jak ze struktur cudzych skonstruować moje lokalne reprezentacje. Jeżeli sobie popatrzycie na te cudze struktury, one mogą być troszkę trudniejsze niż nasze lokalne reprezentacje, tak? Tutaj są jakieś jeden do wielu relacje, tak? Encje, fancy, parę dodatkowych informacji. To jest ich prywatny model w ich module, nie w moim, w ich module, tych złych ludzi, innych programistów, którzy to zrobili. Tak? W moim module nie chcę tego widzieć. W moim module chcę mieć taki prosty obiekt, bo on mi wystarcza, żeby zrobić mój biznes. Okay? Jeżeli pójdę w mikroserwisy i nie będę już był w stanie czytać z ich encji bezpośrednio, no bo to jest w innym serwisie zdalnym, więc nie mogę, to nie chciałbym, żeby oni wystawiali mi swoje encje jako transport obiekty na kabel, bo to jest bez sensu. Wolałbym, żeby wystawili mi read model zbliżony do tego, co ja potrzebuję, czyli tak naprawdę dwie wartości zaindeksowane datą, trzy wartości, bardzo proste API z ich mikroserwisu, tak? Ich złożoność może być zaksymulowana u nich. Ja odciąłem się od ich złożoności jeszcze na etapie modularnego monolitu, OK? Dobra, nie będę robił tego samego dla drugiej struktury. Możecie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Więc wróćmy do naszego core'owego kawałka kodziku. Tak, może już się nauczyliśmy, co on robi. Może możemy go zrefaktoryzować jeszcze bardziej, żeby był ładniejszy. Ja bym refaktoryzował bardziej, żeby był ładniejszy. Co mnie gryzie? Gryzie mnie to, że mamy jakieś ciągi if-else'ów. Tak, ciągi if-else'ów, tak z automatu, ty może wzorzec strategii. Tak, w DDD, jak jesteśmy fancy, to mówimy, strategia, nie, politykę sobie zrób. Zróbmy politykę. Jak się robi politykę? Wyjąłem sobie do metody prywatnej ten cały ciąg if-else'ów, w nim są zmieszane trzy typy logiki. Jeden typ logiki to jest wybór, którym wariantem idę. Drugi typ logiki to jest konkretna implementacja danego wariantu.
I trzeci typ logiki to jest wyliczenie i uwzględnienie danego wyliczenia w lokalnym kontekście, czy coś w tym stylu. Rozdzielmy sobie te trzy typy logiki. Po pierwsze, chcemy mieć interfejs, który będzie nam reprezentował pojedyncze wyliczenie. Tak, taką dobrą heurystyką na start, co ma być interfejsem mojej polityki z automatu. Jak w cały blok kodu zamknąłem sobie w metodzie prywatnej, to sygnatura tej metody jest takim punktem wejścia. Być może to, co nie? Być może taki interfejs na pewno wystarczy. Dobra, żeby było fancy, nazwijmy to sobie Calculate Level on Delivery Policy. OK. Teraz chcę oddzielić poszczególne warianty kalkulacji i kalkulowanie poszczególnych wariantów kalkulacji od decyzji, którym wariantem idziemy. Tak? Jak to oddzielić, skoro trzeba i zadecydować, i wyliczyć, i uwzględnić? Proste. Nie wyliczamy, tylko zwracamy właściwą politykę, czyli tylko podejmujemy decyzję. Tak, zamiast ifować, wykalkulowywać i uwzględniać, zwracać i tak dalej, my po prostu robimy od razu return dla ci co znają Javę, być może się jarają, wszyscy inni miękną. Tak, co ja tu zwróciłem? Zwracam tak naprawdę lambdę, która mówi mi, jak wyliczyć dany wariant. Bardzo pokracznie to wygląda, bo wszystko jest w jednej metodzie. Zaraz to sobie rozdzielimy, żeby nie było tak pokracznie. Troszkę to uproszczę, tak to naprawdę musi wyglądać. W tej chwili mamy tylko decyzję, jak wybieramy daną politykę. Niestety dalej mamy definicję poszczególnych polityk również w tej samej metodzie, co za sekundę naprawię. Sęk w tym, że zwracamy wybór, a nie wyliczenie, zwracamy tylko wybór. Tak, więc tutaj nazwa tej metody oryginalnej już nie powinno być calculate level on delivery, tylko nie wiem, pick variant. A kalkulujemy dopiero dalej. Tak, kalkulujemy dopiero chwilę później. Dobra. Teraz zaświeciły mi się w mojej metodzie, która wybiera, zaświeciły mi się te parametry, na podstawie których nie wybieram. Czyli tak, widzę, że to jest wyszarzone, tak naprawdę nie potrzebuję tych parametrów do decyzji. Tak, czyli mogę sobie te dwie rzeczy wyrzucić. Tak, tutaj widzę, że wybieram na demandzie, a kalkuluję na tych trzech rzeczach. OK? Dobra, teraz jeszcze wyjmijmy sobie same te warianty kalkulacji, bo to naprawdę wygląda niezdrowo. Tak, warianty kalkulacji sensowne mamy dwa. Ja je na razie wrzucę gdzieś indziej, co nie? Wrzucę je tutaj, co wygląda jeszcze bardziej niezdrowo, ale nie przejmujcie się tym. Nic nam się nie stanie. I jak je nazwać? No jakoś muszę nazwać. Na razie zerżnę, że tak powiem, nazwę z typu enuma, na podstawie którego wybieramy. Tak, no i teraz to, co tutaj tak naprawdę jest. Tak, dla tych, co nie wiedzą, mamy interfejs polityki, który ma taką jedną metodę, a oprócz tego definiujemy dwa konstanty, które są dwiema konkretnymi implementacjami. Taka tam mała sztuczka javowa. Możemy to sobie wyjąć, żeby już nas nie kłuło w oczy. Tam jest definicja naszej polityki. OK? Spoko, bardzo, bardzo chytrze. Teraz tak naprawdę tutaj nie musimy mieć już tych definicji podanych. Tak naprawdę chcemy teraz tylko wyjąć właściwą addDayStart tildeEnd, tak? Czyli nasz wybór polityki sprowadził się tak naprawdę do przemapowania enuma na konkretną politykę. Można to w mapie sobie w dictionary czy czymś takim, co nie? To nie musi być ifelsami. Poszczególna implementacja polityki, tak, to jest ta część. Wygląda bardzo prosto.
może nie powinna być w tym samym pliku co interfejs, ale powiedzmy to w niczym nie przeszkadza, więc nie traćmy czasu. Okay? Jedna rzecz, którą polityka mi daje, z której jeszcze nie skorzystałem, to możliwość rozdzielenia miejsca, w którym wybieram wariant i miejsca, w którym wyliczam. W tym momencie ja wybieram wariant w tej linijce i wyliczam w tej linijce, więc to jest trochę bez sensu. No i dodatkowo, tak jak już mówiłem wcześniej, tu jest trochę zapis proceduralny. Mam procedurę, która operuje na strukturze, to jest bez sensu. Mogę to zrobić bardziej obiektowo. Powiedzieć, mój drogi obiekcie, demand, wybierz wariant, a potem wykalkuluj. Nie? No albo po co on ma wybierać wariant w momencie, kiedy tego potrzebuje, jeżeli ten wariant, popatrzcie, był wybierany na podstawie tego obiektu, to tak naprawdę ta decyzja może być już w nim, tak? Tak naprawdę ten obiekt może mieć tylko wykalkuluj. Tak, jeżeli ma tylko wykalkuluj na sobie, no to na pewno niezdrowym jest przekazywanie jeszcze raz jego samego do środka, więc tak naprawdę tak by wyglądała sygnatura metody najwygodniejszej z perspektywy tego kodu, tego miejsca. Tak, bo tak przekazuje brakujące rzeczy. Ten wariant już wybrany wcześniej powinien być wstrzyknięty do mojego obiektu dziedzinowego. Tak, tak naprawdę nie potrzebuję już tego schematu dzięki temu. Tak naprawdę wystarczy mi już tylko i wyłącznie polityka. Pewnie ten getter też jest niepotrzebny, bo pamiętajcie, ja go zrobiłem tylko po to, żeby zadecydować tymi if-else'ami, co tam ma być. OK, mam tą politykę, destyluje mi się ten obiekcik, a sama kalkulacja, OK, przekazuje brakujące rzeczy do polityki. Tam miał być level, miał być mój level i produced, tak, albo raczej this, o, po prostu this, OK. Ten obiekt, który proszę, on wie, zna część informacji. Część informacji jeszcze nie zna, więc muszę je przekazać z góry. Tak? Mam gdzie wstrzyknąć, bo to jest obiekt stanowy. Gdzieś musiałem zadecydować wcześniej, jak się domyślacie, no zadecydować wcześniej muszę, no, gdzieś, gdzie konstruowany jest ten obiekt demand. Mieliśmy to repozytorium, w którym to tak naprawdę wyląduje. Okay? Czyli ta decyzja, który wariant wyląduje gdzie indziej. Tam już nie będę tego wklejał. Okay? Jedyne, co bym jeszcze zrobił, to tak naprawdę znowu pozbył się tego odcinka kodu. Zwracałbym tutaj nie listę shortage entity, tylko value object kolejny. Jakieś shortage. Tak. Więc zamiast listy tak tych shortages, to bym zrobił coś takiego. Jakiegoś builderka bym sobie wprowadził, tak, potem tutaj tak naprawdę wypełniam kilka informacji tutaj w tym miejscu, w realnym projekcie byłoby tego jeszcze więcej, tak, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby dodać do tych shortage'y, które znajdujemy, tak, dla danego dnia, tego brakuje. Ta matematyka już by mogła być robiona w tej metodzie, tak? Z kolei te informacje, które są tutaj podawane niezależnie od iteracji w pętli, mógłbym podać tutaj. Co jeszcze? Kiedy to jest znalezione, którego dnia, tak? W ten sposób. I tak mogłaby wyglądać ostatecznie ta metoda, którą refaktoryzowaliśmy na starcie. Okay? Niezależne od technologii. Nieprzepleciona logika, złożoność biznesowa ze złożonością techniczną. Tak? Odcięty moduł od całej reszty. Jedyna zależność techniczna w tej chwili jest w warstwie antykorupcyjnej. Jakbym chciał ten moduł wyjąć jako osobny mikroserwis, jedyne co muszę przepisać, to tak naprawdę tą metodę, która pobiera w tej chwili encję
z bazy danych i z tych ENCI konstruuję moje obiekty dziedzinowe. Po przejściu na mikroserwisy muszę tam wpisać klienta restowego, który pobierze transport obiekty i skonstruuje z tych transport obiektów moje obiekty dziedzinowe. Tylko tyle. Nie? Tak naprawdę bardzo prosta zmiana w jednym miejscu. Cały biznes mojej aplikacji zostaje nietknięty, niezmienny. OK? Dobra. Małe podsumowanie. Tak. Rozróżniamy przede wszystkim nasze i obce encje albo transport obiekty. Enkapsulujemy przetwarzanie naokoło tych struktur do naszych reprezentacji. Tak, separujemy te struktury, innymi słowy, od naszego kodu dziedzinowego. Tak, potem separujemy techniczne elementy od biznesowych. Tak, w tym momencie trzeba by to pokryć testami. Ten nowy kod, on już jest bardzo testowalny, bardzo łatwo testowalny. No i wtedy bym dopiero jeszcze refaktoryzował go dalej. Tak, no i trzeba jeszcze uprościć tą część integracyjną, żeby no też kupa nie spłynęła, że tak powiem, do tej warstwy ACL. Tam zawsze jest troszkę bałaganu na początku, ale no trzeba ją też wyczyścić, tak? Na samym końcu to też wygląda elegancko. Dobra, no i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że cały czas system na produkcji żyje, rozwija się, nie ma testów w oryginalnym systemie, kod jest nietestowalny, napisanie testów do oryginalnego systemu zajęłoby całą wieczność, nikt nie wie, jak to działa i nawet nie warto pytać o specyfikację, jak wam dadzą specyfikację, to jest jeszcze bardziej przerażające. No i oczywiście nie chcemy przy tego typu refaktoringu wprowadzić żadnego buga na produkcji, no bo system tam strzela w samoloty albo steruje elektrownią atomową, albo handluje milionami. Nie? Więc ogólnie ta robota jest bardzo prosta. Dobra, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wyglądało to interesująco, będziecie wiedzieć już, jak refaktoryzować, a jeżeli macie pytania, to zgłoście się do mnie, chętnie odpowiem.